Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Undeads i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Alice Madness Returns. Jest oczywiście dzisiaj ze mną, jak zawsze, Madzia. Dzień dobry. I Alicja w pięknej kietce. I słuchajcie, przed chwilą tutaj sobie wczytałem małe grę. Małe niewinne dzieci zabiją. Małe niewinne dzieci były, nazywają się Beach Baby. To jest w ogóle hit. Małe biedne dzieci z tycami. Fajnie się zaczyna. Kojarzysz ten kabaret Małe biedne dzieci z tycami? Nie. Nie? Ja z kabaretów to Hrabi bardzo lubię. A to było... O Boże. Ej! Aż ci zaraz znajdę, wiesz? Aż mi zaraz znajdziesz. Jak ten kabaret... Limo. A, dobra, Limo kojarzę. Jego już nie ma, nie? Tak. W każdym razie ja to się nauczyłam ten kabaret. Jakby ktoś miał wątpliwości... na imprezach go o całego przedstawiałam. A, widzisz. Słuchajcie, jakby ktoś miał wątpliwości, to Magda je, jak zawsze. Tak, oczywiście. Tylko, że tym razem mandarynki. Bo tak, sezon, wiecie, zimowy. Tak, kupiłam, no bo Maciek oczywiście jak zwykle tak o mnie dba. No. Słucham. Kiedy mi dałeś jeść? Patrz, jestem. No właśnie. No, zmienię. Pull lever, cicho. Właśnie, bo Maciek, wiecie, wrócił do korzeni i mówił po angielsku. Czasem. Tak, no Alice jest po Englishu, ale dajemy radę. Jest Beach Baby. Nawet dwa. O. No to pokaż, no. Alicja, to możesz... takie małe dzieci z tycami i z tym, bo ogólnie w kabrecie chodziło o to, że synek nakrywa rodziców na cyk-cyk. No. Na cyk-cyk. No i wiesz, i wyskakuje jej biedny, o Boże, moje oczy, i nie wiedziałem, że to można mieć włosy. O Boże, synu, nie, ja ci to zaraz wszystko wytłumaczę. Ale co ty chcesz mu tłumaczyć? Przecież to może zadziałać na jego psychikę. No. Ej, Magda, no. Te Beach Baby zachowują się dziwnie, bo one pierdy puszczają. No to jak dzieci, no to normalne, no to... Dobra, i teraz czekaj. Zrobimy ci kiedyś dziecko, to będziesz wiedział. Dobrze, i teraz rozumiem, że teraz no. Co, że tędy prosto i tam na tego grzyba? No tak by wychodziło. No. No dobrze. W ogóle zaraz poszukam ci tego kabaretu, wrzucisz tutaj w opis, niech sobie ludzie same zobaczą, co ja będę opowiadać. Właśnie, racja. A zakończenie było dobre. No. No jest koniec, ja wyprowadzam się. Inni rodzice normalnie bzykają się po nocach, a moje biją biedne dzieci z cypcami. No. Magda Beach Baby we mnie wleciało. No widzisz, no. Przez ciebie. No tu jest, patrz. No to ubij najpierw. Jakie ona ma uniki, ty. No może na amfie. O, patrz, teraz puszcza gaza. Wiesz, to dzieci w mleku ssało. Ja nie wiem, czy my tam dolecimy, słuchaj. Dolecimy. Dobra. I teraz tak. Tam. No i sam. Tam jest up do góry i tu też jest do góry. Gdzie tam chcemy? Tam jest 8, a tu co jest? A tu jest nic, co tam idzie nic. Czyli tu. Tak. Bo tu nam każe do góry potem wejść, więc pewnie to się coś odbloczy zaraz. No czemu nie podszedłeś bliżej? A tu coś się wydarzy? A skąd? No grzyb ci urósł. A widzisz. Wiesz, jak dopiero od razu grzyby wyrastają. No. Myślę, że czemu ja tyle grzybów nazbierałem, jak na grzybobranie poszłam? No tak, w sumie racja. Bo tam. Tu jest pamiątka. O. I mamy... i widzisz, i kwieciołka kwiot. Masz. Tak, już, właśnie drypciam. Hops. Amciu. Miałem mówić, że pełni jesteśmy. Nie jesteśmy, straciliśmy się przez Beach Baby. Dobra mandarynka. Jak myśmy, bardzo dobra. Jak myśmy ostatnio te małe Basie nazwali? O, ja nie pamiętam. Te tu ptające. Dobra, będę Basie. Teraz, zobaczę w ogóle. Ale nie mogę tędy. Patrz, jakie zablokowane. No to idzie tam. Czakra mi się zablokowała. Dobra, tu. Zobaczysz, jak Basia dorosła. Aż się boję. Nie, czekaj, to mała Madzia. Mała Madzia, Martynka i Wojtek. Amciu. Dobra. Aha, czyli tu mamy torcik wydlowski i pamiątkę. No, jakoś. No dobra, ale co teraz dalej? Tam? Nie, przynajmniej nie dolecimy, Magda. A, sorry, bo w telefonie z naszą grupą siedziałaś, oczywiście. No bo wiesz, jaki dobry tekst tam jest. Dobra, teraz robimy pauzę, ja opowiem kawał, a Maciek sprawdza grupę. No to mów kawał, ja sprawdzę grupę. Mamy w sieci grupę na WhatsAppie wszyscy i tutaj tak się ten... Tak, no to więc w tym momencie ja mówię kawał. Maciek sprawdza WhatsAppa. Koniec kawału. Dobra, już zobaczyłeś, chodź. Czekaj. Jezu, ile ty będziesz jeden tekst sprawdzał? Czekaj, bo mi się ładuje dopiero. Jezu.
No. No, Guga poszalała. Słuchajcie, pozdrawiamy Guga teraz w tym miejscu bardzo serdecznie. Tak, bisiaczki. I co teraz? Ale czekam, bo się nie znam. Ja, ale tam... No, odpłyn do ósemki na górę. Ale... No, czekaj, bo tu jesteśmy, tu... A, tu w lesie. No, tu nic nie ma. Chyba, że coś pominąłem. Czekaj, czekaj, skurczę się, poczekaj. A pokurcz się, pokurcz? Nic się nie da. Nic nie ma i nic nam to nie da. O, nein, Magda, zablokowaliśmy się. A tam do góry? No właśnie, idź tam do góry, tam gdzie byłeś. Może tam co dadzą? W drugą Mańkę na przykład, o. No poczekaj. No widzisz, jest do góry. O, widział ty? Kucaj. A, i są plomby, chciałem powiedzieć. Jezu, platformy. Jezusie. Jezusie, jak plomba. Tylko teraz tak, tu jest pierwsza. Źle założona, co boli. Jezus, nie! A, są takie schodki się nam robią. Patrz, jakie sprytne. Będziemy znowu klocki zbierać. O. Widzisz, tam jest klocek? Tu, no i idziemy chyba na klocki bardzo prosto. No to idź, no gdzie będzie się kręcił. Tam coś do góry mogło być, Magda. Jak w butu betoniarce rozwalił system ostatnio? O, nein. Wyskoczy tak, takie szkaradne dziecko. Zaraz jakiś gałgan wyskoczy i tyle będzie. Co? O Boże. Wiem już, co będziemy robić. Co będziemy robić? Gratulacja. O, nein. Ja mam tu jakoś... No lecisz. Sterować? No a co? Patrzeć się. A teraz to się... Aha. Dawaj na środkowe. O, i lecisz. Łocie czaszu nie możesz rozbijać, bo czaszu nie dają zuby. Ej, ten łeb jest... Dobra. Ej, takie krótkie! Nie martw się, potem będzie dłuższy. A nie, poczekaj. Nie martw się, później też nerwicę dostaniesz. Ja dostałam 3 razy. Bum. To tu? Nie tu. A jak tu się skacze? Spacją? Skaczesz. A, czy muszę się pewnie mocniej wybić na tych... Staraj się przelecieć po tych strzałkach na dole. Tamte, co się wybiły. Jakby to zrobił. Bo on sam tutaj... Wiesz co, ja może nie będę tego tykał, bo ja trzymam strzałkę w bok. O. O, i teraz. Dobra. Widzisz? Ojeju. O, mamy złotego zębuszka. No i... Gdzie ja jestem? Tu spadywaj. No, katurlaj się, katurlaj. Katurlam. No, katurlaj, żeby spadywnąć. O, tu. No. I teraz musisz X? Wymierzyć. Ale czemu tak. Nie pokazuje pada? Oj, nie przeżywaj. Tam na to różowe, żebyś tam wpadywnął. W prawo, o tu. No tu. No, jeszcze dalej, bo to za blisko. Jak to za blisko, to się nie słucham. I to się wyznam. Ale zaczynamy od... easy. Stąd to ja mogę zacząć. O. Dobra, nie skomentuję. To będzie ikonka. No. Nie komentuj, właśnie Madzia, hamulce. Dobra, Weron brałeś, bo coś chyba nie. Proszę. O, widzisz, w końcu zadziałał. Czekaj, bo pamiętaj, to godzinę trzeba odczekać. Tam, nie. tak jak robisz, tak. Nie, no nie tu. Ale czekaj, wróć w lewo, o tu. Tak jak robisz, tylko żeby się zachybotał. O, opa. Widzisz, i o tak. A teraz sobie już tam w prawo rzuć. No, w prawo już, po co będziesz tam, nie masz zębów, o. Idź tam. Jedziemy. Hopsaj. Pojechali. Mamy, pojechali. Co wy gawaricie? Halo, kula. Łacin Harysia. O nie, i teraz... Nie możesz spadywnąć. No, teraz jest gorzej, bo ja nie widzę w ogóle, Magda, gdzie my Aha, bo ja mogę myszką kręcić. No tak. Nic nie mów. Ja pierdzielę, jaka to jest psychodela. I ta muza w tle też tak daje radę. A nie mogę wyżej, to jest na maksa już. Dasz radę, no. Jak mocno łuknij, o. O. Pyk. Katurl. Chryste, co tu? Gdzie ja jestem? Rozumiem, że ja muszę przejść na drugą stronę. No tam gdzie oczko masz i króliczka. Musisz staram. Się skaturlić, o. I spadywłeś. I spadywłem i motylki poszły. Motyle, idźmy. O, ale teraz się udało. Pyk. Dobra. Powiem ci, że to jest całkiem fajne, tylko że no nie należy do najprostszych rzeczy.
sterowanie. Potem ostatni etap będzie najgorszy, bo ja pamiętam, mega się z tym męczyłam. Mhm. Czyli to nie. Dużo jeszcze gry zostało. W twoim wypadku tak. Magda! O nie! Maciek. O nie! Znowu będziemy się z nią ślizgać. Nic Basia? Nie ma. Czekaj, a to mogę rozłupać? Nie. Zostaw klocka. Ja lubię klocki. Dobra, jedzie. O nie. I znowu będzie. No i znowu te ręce jej będą haczyły, ona ma jakieś kikuty dwa. No i mówię, no mówię. Czekaj. Uratowałem sytuację. No. Dobra. Rura. Dobra. Wo. Nie grzej się, kobieto. No wiesz, zimą mrozy te sprawy, no. No ona lubi swoją rączkę tam, gdzie nie trzeba, paluszek, wiesz, palec, grzebalec te sprawy, tak? Mi się ostatnio... Z kubeczkiem mi się skojarzyło, ale to jest kontrowersyjny temat. To wiesz, jak działa YouTube? Żadnych kontrowersji. Co tu mi tu? Nie wiem, ten kontrowersy był na Insta, no to wiesz. W ogóle... Potem ci objaśnię. Potem nie objaśniesz. No bo zginął po 5 minutach, no więc chyba był bardzo kontrowersyjny. A widzisz. Dobra, czekaj. Teraz jeszcze w tą lampucerę. Puść gazy. O, i teraz ona się... O, nie mówię. Bardzo ładnie. A główka? Czaszunie... Tak, właśnie już. No. A główka. To takie wiesz... O, widać główkę. Tak. Aha, i tu czuję czasóweczkę, bo już widzę znaczek. No oczywiście. Aha, to jest za szkłem. No i na razie na górę zostaw. Tu jest ząb. Zaczekała na główkę tam, po prawej. To. Tam jest, no os. Dobrze, że nie ma kataru. Pyk. A. O Chryste, panie, będziemy chodzić do gęby dziecku, naprawdę? Właśnie. Dobra. I na górę. Domyślam się, że tu jest zębuszek. A, o Chryst, co to jest? Co za parkoury jakieś? Halo, to nie jest Minecraft. No mi się to z piklowaniem szynki kojarzyło, no ale dobra. Jezus, Magdo. Ale czekaj, bo my musimy tak jakoś... Tak samo jak wtedy mówiłeś o igle, a ja w tym momencie igłą kłam szynkę. Tak. No teraz idź na tą ciapkę tam. Ciapkę, Boże, nóżkę, spadywnie. Ku, króliczek, kicaj. A, do, ale Magda, ona jest za szybą. A, bo tu się otworzył te... Nie no, czekaj, a mogę to... Teraz nie. Możesz wejść. No patrz. Ażem jestem zdziwiona kucni. Dobra, na górze nos, tu. Aha! Wiedziałam, że coś nie halo w tą stronę u kogoś. I rozumiem, że... A, i to jest czasóweczka. Na górę? Czasóweczka. Dobra, teraz tędy. O, nine. Nie wiem, czy my zdążymy. No, dobra, jesteś. Easy. Uczekaj, fajno. O, chodź nie, tu, czekaj, chodź, zostaw. A! Głupek. On jeszcze nierozumny. Tu sobie przeshiftujemy to. Mhm. Ja mam ochotę na taki pieczony boczek. Magda. Moja wina, że ja się powstrzymać przed jedzeniem przy tobie nie umiem. No ja wiem. No to tylko przy tobie. A teraz co? Teraz tam. Tam albo w lewo. No tam możesz. Tutaj. Dobra. Aha, i teraz? Lecę. Tu. Oj. No dawaj na niego. Bardzo ładnie. O. Easy. To było piękne. Ta gra jest bardzo pomocna. Pozdrawiamy serdecznie EA. Tak, pozdrawiamy. Kocham ich nad życie. Ściana, Maciek. Ściana. Lecę ściana. A tak. Tylko ja chciałem tam jakby zobaczyć, bo tu będzie znowu czasówka. Jeszcze zęb tutaj był. Tak, i tu też pewnie będą zębuszki. No, to poprzedniego zostawię. I będzie kicia. O nie, on każe być tam ostrożnym. No to czuję, że może być Grubson. No ty zawsze o tym mówię, jakoś się nie słuchasz, więc... Magda, no bo ja nie mogę się tak często żony słuchać, przecież jakby to by wyglądało? Mam porozmawiać z swoją mamą? Nie. No. Dobra, to jest easy. Co ta ręka tu, proszę, oznacza na tej ścianie? Kroplówka. O Jezus.
Nie, no swego czasu właśnie 4 grudnia leżałam w szpitalu, no i też była taka pokuta troszkę, no to tak mi się skojarzy. Ja dzisiaj miałem pokutę w aucie. Pozdrawiam tatę serdecznie. A pozdrawiamy tatę Marka, tak. Tak. No zawsze tylko mama Teresa, no to dzisiaj tato Marek pozdrawiam. Idź mnie stąd, patronku. Czekaj, ja ci zapiszę, czekaj, gdzie jest karteluszka. A ten ząb, patrz tu! Widzisz to? Widzisz to? Patrz tu! No lewituje. O, tam się zmiażdżył. No to a je... Patrz, nie zmiażdżył. No to tak wiesz, go drapa. O! O. Hi. Weź tu podejdź w to miejsce, czekaj, stój. I teraz podejdź, jak to spadnie całkiem na dół. O, mam. O, widzisz, o to chodziło. I tamtego weź. Dobra. Czekaj. Najpierw sobie... A co ty tu robisz, bakłażanku? Proszę zginąć. Żegnam. O, zapisałam tytuł odcinka. Pozdrawiamy tatę. Dobrze. Żeby nie było problemu. Dlaczego ładna gwiazda? No tak, wiesz, okres piękna. Świąt akurat, no. No, co ci grudzień i te sprawy, magia świąt, Sylwester z Magdą. E? A ty wiesz, ostatnio szukałam ekipy na Sylwestra, widzisz? To ja ci podam miejscówkę i zbierzemy się i przyjeżdżać. A widzisz? A tu co robię? No dobra, to daję to. To bym stwierdziła, że tak troszkę podschabowego, no ale dobra. Ale Magda tutaj... Wyłaź stamtąd. To najpierw chyba... A to? Co mi daje to? To i obróć plery. Tam się obniża. A, podnosi, widzisz? Podnosi się ty. No dobra, podnosi się, no to jak ja mam to zrobić, jak... Czekaj, trzeba wyczaić, zdepnij tu. To opada, dobra. Tam już opadło? Ale tu ci stoi. Było tyle brawaranu brać. Czekaj. Depnij. I teraz biegnij. Shiftuj. Shiftuj. Jest. No. Ale tam była rączka. Tu była rączka. Może niepotrzebna, masz ale swoją. Ale chyba było do tego pewnie. Nie wiem, masz swoją rączkę zostaw. O, patrz, kurczaczek. Jak tu jest pięknie. Czy ja mogę coś tu zrobić? Nie. Kucnij. Ale tu mogę. Kucnij plecy. Już. Myślisz, że będzie otwór gębowy? Pewnie. A jak? Czy my tu stoimy na skraju? Czy mi się... Nie. Na jakim kraju? Na jakim kraju? Aj! Dobra, i do góry. A my z góry nie przyszli? Nie, my przyszliśmy stąd, tutaj. Nie wiem, wszędzie trupy tutaj. W ogóle słuchajcie, jaki Maciek ma na mnie zły wpływ. Ostatnio mi się śniło, że obdarł własną matkę ze skóry. Boże, mamo. Poćwiartował i sprzedawał na części. A mi kazał tacę po krwi myć. Jakie no. Ja mam piękne sny. Jak Magda mi to pisała, to ja tak patrzę na to i tak... Tak, popatrzył i zasnął. Tak, proszę spać dalej. No powiedzcie, czy on jest normalny? Ej, ale myślę, że zakręciliśmy... No, czekaj, jak... będzie opcjonalny tytuł. Czy on jest normalny? Madzia, ale my tu już byliśmy przed chwilą. Co tu się wydarza? Co, ja ci kazałam na mieście? Nie wiem, gdzieś ty poszedł, no chwilę nie patrzyłam. Znowu to samo, patrz. Bo może jednak to wajchę trzeba macnąć, no to dobra, tutaj. Tu kicaj, tam deptu i shiftu. Poczekam chwilę. Na co? Aż kitaj ci zdechnie? Shiftuj. No, Jeszcze raz. No to nie czekaj, no. Zawsze byś czekał, a potem... O Jezu, zjedli mi wszystko. Ona tam nie chce wejść, Magda. Ona wejdzie, tylko ty się bujesz po przekątnych jakichś nie wiadomo po co. Ale co teraz? No i co? No znowu naokoło i jeszcze raz. No. A tu mi się jakoś... A może tutaj mamy iść tam dalej? Ale co tam dalej, jak tam masz szyby pozamykane? A tu? No to tu jest ten... Częczen. Może to się podnosi. Turo. A tam? No to dobra i wracaj tam. Mówię ci, że do wajchy musimy. No ci łapkę urwą. No ja właśnie widzę. No idź. Kurde, to jest... Tylko mówię na szybko, rób, a nie stoisz i myślisz. Czemu ty po boka ganiasz? Ty jesteś normalny. Bo ona sama tak biegnie. Sama. Ty, tu się pewnie otworzy, nie? To... Czemu tu nie ma jakiegoś powrotu szybszego, czy coś? Bo to gra dla ciebie. Boże... I będziemy się kręcić jak w błoto w betoniarce, dzień dobry. No cóż...
Ty lubisz taki rolling? Stone? Dobra. Once again. Czyja to była piosenka? Kogo? Once again? Here I am. Kelly Clarkson. I'm turning to pieces, da da da. Dobra. I teraz się postaraj przestań po kątach biegać tylko prosto. Ale ona sama tak biegnie. Sama. No. To będziesz mi wymyślał samogwałty. No patrz no! Nie, ja chcę się tu zabić. Ja tu... Zgiń. Normalny. Zgiń! Jesteś tam pucero, jedna. Nie wierzę w nią. Aaaa! Magda! Maciek. Na zrób górę. Coś. Już się będę kręcił się jak... Ja nie wierzę. Przyspieszę to, jak nic. To mogę krakać? Nie. Dlaczego? Na przyspieszenie zawsze mówiłeś, że mogę. Nie. A mielone? Mielone są pyszne. No. No. Się dogadaliśmy, no. Dobra, nara. I leć prosto. Do! Dzień no. Dobry. Masz. Patrz, nawet to mózgu nie ma. A się patrzy na to. Dlatego tam nie chciałem wchodzić. No. O. Idź tam. Amen. Jakaś walka, czy coś tego? Tutaj, no właśnie też mi się tak coś skojarzyło, że tutaj coś będzie. Tak jakoś za spokojnie jest, nie? Nie za spokojnie, no tak po prostu tak. O Jezu, ile korytarzy. A czy tych tuneli? No, ciuciu będzie. Nie, po prostu mi się tutaj to skojarzyło z In Verbis Virtus, gdzie właśnie też były podobne tunele, to znaczy tunele. Też była taka otchłań czarna. Mhm. I też były takie podesty i tam takie... Znaczy In Verbis w ogóle jest dla mnie strasznie nielogiczne. To jest właśnie logiczne. Właśnie za logiczny. Ja bym się w nim w ogóle nie ma szans, żeby się w nim odnaleźć, nie? Poczekaj. Znaczy skacz na tą platformę, co tam ci jeździ. Nie tu, tylko tam, po prawej, o tu. I zobacz, czy to się podniesie, platforma. Obróć plecy, no jak mam wiedzieć, czy ci się platforma podnosi. No podnosi się, tylko... Dobra, idź tam, gdzie byłeś. Skąd przyszedłeś w sensie? Aha, Nie tu. No dobra. Tam są drzwi. Na kwiatkę idziesz. Maciek na Martynkę. Idę. No. Lewo. Idź lewo, tu musi być druga etap. Nie tu, tu szukaj tu, platformy. Dobra. A, dobra, widzisz. I tu pewnie będzie kicaj, który... O, wracaj. I biegaj tam. Dobra, tylko jak ja... Na lewo. Lewo platformę przez ryszystu, tu. I z tej platformy tam. Racja. Dobra. Nie! Ja się co za sraczka? A gdzie za... A, ale Magda, zobaczymy. Tutaj to nie jest źle, słuchaj. Jest okej. Okay. No, spokojnie, Zen. Będzie milion odcinków z Alicji, kochajcie mnie. Halo, Magda. Aha, piła, dobra. Magda się musiała dotlenić. Bo z nim inaczej się nie da. Dobra. Czekaj, ja poszukam tego Sylwestra. Jestem! No, mówiłam, nie popatrzę i od razu zrobię. Cofnij to, patrz, kiełko! Macie się to kochała. A patrz, tu szczury w butelce, zobacz, jakie fajne, tu. Nie? Jadłabyś, nie? Nie, głaskałabym. Głaskałabym. Tu mi każe. Jak umrę, też będę miała taką łapę. Czekaj, bo zdechlak. I to będzie łapa nade mną. Aha. Będzie palec Magdy, ja palec Boży. Ja ci coś po śmierci. No teraz. Właśnie. Nara. Ten już poleciał. Od tego i tu masz kolejnego. Ała. No i napisał na ciebie. Co mnie... Możesz spaść. Nara. Co mnie tu... A tam jeszcze jeden... No a co to? Bitch jest. Właśnie jest samotny. Otwórz się. Na świat. Halo. O.
Pa, pa. Dobrze. Co my tu mamy? Tam możemy chyba do góry wejść, nie? Nie, wróć. Mi wejdziesz do góry, to... No. Tędy? Tak mi się wydaje, że tak, na tą prawą, to ona zapadnie się, a tamta lewa się podniesie i wtedy będziemy mogli. Zostaw kicoja i spadaj. Się wszystko podniosło. Ale ta, patrz, jak ta się... No to masz dmuchawę. Z czym masz problem? Ach, o Boże. Faktycznie. Mówię, z niej trzeba dynamicznie i na ostro. Ja to lubię takie... Tak, ja tak... Magda wie jak. Bo mi mama mówiła. Między kepsem a Milonem. Właśnie ostatnio były komentarze. Ale to prawda, że YouTuberzy tylko kepsy i schabowe. Prawda? No w moim wypadku, tak, ja tam nie wiem jak... Znaczy, Magda czasem jeszcze je wyborne jedzenie i wybitne, ale przeważnie to są kepsy, tak jak u mnie. Tak, bo to wyborne jedzenie jest w ramach testu i... próby smaku. Właśnie chciałam to tak ładnie nazwać, czekaj. Przeżycie emocjonalnego jedzenia, o. Aha, dobra. To są uczucia wyższe wtedy. Tak, no, ale przeważnie tak, kepsy i schabowe. Dobra, tylko teraz powiedz mi, gdzie... Tylko schabowe wolę z kurczaka niż z wieprza. Ja też, ja tylko z kurczaka. A teraz odwrotnie. Tak? Tak. Tutaj kica, ja tam idziesz. Mhm. No, haha, Poszedł. Poszedł. Daleko. Jeszcze raz. A to jeszcze od nowa? Jeszcze jeden i jeszcze raz. Nie. Ale tam nic, ale ja tam mogę nic nie przyciągałem, więc w sumie... Nie, tam tylko pozbierałeś, to pozbierałeś, tak? Tutaj idziesz, tutaj tu, na dmuchawę. Eja, o Jezus. Lewo, druga dmuchawa. Ta ona tak wybije do góry? No he. Aha, mhm. A czekaj, bo tu będzie znowu patent z tym. No bo ona musi nas... Czekaj, a poczekaj, jak ja sobie wejdę tutaj, tak po prostu zobaczę, co tam się wydarza. Nic się nie wydarza, bo spadnie... No my musimy tam iść, nie? No tam tylko... Przez dmuchawę. Teraz na dmuchawę. Też nie. To znaczy tak, przez dmuchawę, ale nie stój na tej za długo. Tylko wiesz, tak cyk, cyk, cyk i poszło. Od prawej. Aha, wtedy bo widzisz, zdążę, one tak? są równe. Jak tylko ją depniesz, to ona będzie spadała na dół, a powinieneś zdążyć na tu po lewej. I teraz. Widzisz? No, a czego kicaje nie zostawiłeś? No ale dobra, ale... No nie, bo ona nie spadnie, bo nie ma kicaja. I lecisz. Mm-mm. Nie zdążyliśmy. Nie wiem. I sukieneczka podwiewa. Chociaż widok na koniec nie... Tak. Śmiercią. Chociaż tyle radości. Ostatnio czytałam artykuł, nie wiem czy wiesz skąd się wzięło dla skazanych ludzi na śmierć, dlaczego mają ostatni posiłek. Nie, dlaczego? Żeby było przyjemność w życiu ostatnio? No właśnie nie, żeby było przyjemność. W dawnych czasach było tak, że składały się ofiary duchom z jedzenia, tak? Więc jeżeli przed śmiercią nakarmisz skazańca, to jego duch ciebie nie będzie dręczył. No. Ciekawe tematyczne, nie? Tak, bardzo. Czekaj, a jakby tak... Czekaj. A... No. Dobra, umrzyj, to tam wszystko jedno w tą czy we w tą. Stań tu spokojnie i się, to znaczy tam podejdź na krawędź i się rozejrzyj. No tam jest platformka, no ale... Magda, wiem. No, też wiem, rób tak. Żeby tu stanąć... Do góry tędy i teraz dmuchawą tam. Tylko to by musiał być chyba kicaj. Nie, nie doskoczymy tam. Nie, to ja co innego jeszcze myślałam. Żebyśmy zrobili to, co robiliśmy wcześniej. Tak, żeby się dostać tam na tamtą platformę, gdzie byliśmy, gdzie były zęby. I potem przez tą przezroczystą platformę... No, poczekaj. Jakby tak... No. Nie, on tu nie doszybuje, to jest za daleko dla niej. A jakbyśmy się wcześniej dostawali? Przez tą platformę. No to dostajemy była... się tak. I tak będzie.
Idź, dostań się tam, tak jak wcześniej. Ale to, patrz, to jest w ogóle za nisko, nie? Oj, dobra, umrzyj. Bo. Tysiąc śmierci Alice, odcinek 58. A tak w ogóle chwaląc się nieco, że zdarłam sobie tego paznokcia, to jeszcze mam dziurę w tej samej ręce. Miałam odciski, sobie wydłubałam ostatnio. Czyli co, robimy to jak ten? Tak, zostaw tu, idź tam. Tam. No. Tu. I biegnij, żeby tego nie ruszyć. I czekaj. Stój spokojnie tu. I rzuć szybko kicajca na tamtą. Nie na tą przed tobą, tylko tą starą. Tu. Żebyś zdążył doskoczyć. Kicaj i wracaj na górę. No tu, ale teraz nie skoczysz przecież. Gdzieś ty wrócił? No się zakręciłem, no. No to betoniarce. Bo rozumiesz już, o co chodzi. Że jak będziesz tam, tak? Na tamtej przed tobą po lewej. No. I to będzie na górze. Rzucasz anulujesz tamtego kicaja, rzucasz, że tamto ci schodzi, ty wracasz na to miejsce, na którym byłeś i przez przezroczystą platformę doskoczysz do drugiego. Czyli rozumiem, że tutaj mam położyć kicajca, tak? Później, tak. Najpierw musimy się dostać pierwowzorem. Masakra! Dobra. Jakby teraz tak go rzucić? Tylko, że... No. Wiesz, co chodzi? O, jest! No, i dalej, biegaj, już! No! Amen. No, opatentowaliśmy. Tak. Się udało się wreszcie. Bardzo. Ale powiem ci, Madzia, że coraz ciężej. No, ja ci powiem, przechodziłam tą grę 4 razy, ale mimo wszystko jakoś... końcówkę najmniej pamiętam. Mhm. No, poczekaj, śmietki. Czego idę kwiatka zostawiłeś? Bo jestem pełny. A tam były zęby. Pewnie teraz tu. Mhm. Dobrze idę? Idzie cię łączy tam. Tam będzie jakaś walka, tam będzie wieprzniczka. Tam jest ryjek. Gdzie ryjek? Nie, no. Tu będą bicze. Jakie bicze? No te małe. Na fiorendy, o. Czekaj, zrobimy tak. Halo? O. Pyk. A, tu mamy platformkę i teraz muszę to pewnie jakoś przeskoczyć sprytnie, tak? Będziesz musiał bodajże szybować, albo to jest nad kolcami. Oj, skacz tam. A nie, jest nad kolcami platforma teraz. To jest taka creepy. No. A patrz, to ten kurczak na nóżkę. No. Bardziej głąb. I teraz co? A. A czasóweczka. Gdzie to jest? Tam, tylko ja się zastanawiam, czy ci kolce nie wejdą. Gdzie trzeba. Dobra. Jest okej. Okay. Na razie tak. Bum. Zobacz, czy nie możemy broni jakiejś ulepszyć. Możemy. Tak mi się właśnie też coś widzi. Ostatnią broń chyba będziemy... Czajnik na czwórkę. Trójkę, tak. Yes. O, już by taka była ryżowa oczka. Tak, bardzo, bardzo sexy. A ciekawe, czy do końca gry uda nam się wszystko ulepszyć. No zobaczymy. Już się pewnie ciebie pytałem, nie pamiętam, czy to by się udało? No i sama nie pamiętam. To wiesz. Aha, teraz tu mamy czasówkę. Stój tu, no, weź tam ściana. Ściana, prawa ściana. Poczekaj. Spróbuję to zrobić tak. Ja bym tą główkę biła. Dobra, ale jest. W dół, dobra, w dół. Ale przecież mi się wszystko... Czas mi się... Nie, to ci się nie powinno już teraz nic robić. Idź, zbij główkę. No co? No co? No wróć i ściana. Tu, nad tobą. Prawo, prawo, lewo, nie tam w kolce, idź, uspokój się, tam na dmuchawę, raz. No i tu dwa zęby zostawił, ścianę zostawił z noworodkami, no wiecie wy co, przykładny ojciec.
Tak, to ja. Dzień dobry. No, a możesz tu wejść? Możesz. Postaraj się. Dziękuję. Udało się. No, ale czy mi się wydaje, czy Magda, czy my nie mieliśmy żadnego zapisu jeszcze? Nam to jakaś różnica robi, skoro i tak nagrywamy pod rząd. Niby nie, ja sobie tu... Ale po co? Kucnij. No, następnym przyszli, dobra. Tu. Zresztą mi się tak z mięskiem mylony. No, bo to jest mięso takie trochę. Na mielone. Teraz gdzie? O, wyskoczyliśmy przed kolcami. Jak się nazywa ta grecka potrawa? Która? Z mięsem mielonym i ziemniakami. Nie wiem. Nie, z Wizem o tym rozmawiałam. Musaka. A, no tak, 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 racja. Ja rozumiem, że my tutaj, tak? A plecy? A, nic nie. Dobra, to idź do przodu. No halo, wajcha. Możesz? Jaka wajcha? A nie spodziewałam się, że... O, jest, patrz! O, a już miałam taką nadzieję na śmierć. Wiesz co? No, stypy są przeważnie wesołe, nie? Tyle jedzenia. Tak cię załatwię. Ha! Nom, nom, nom. Czekaj. A to tylko... Nie, jeszcze jeden jest. Tak cię załatwię. Bum. I tam jest ściana z noworodkami. Gdzie? A, tu jest, tak. Weź noże, mamy taki piękny nóż. Biorę nóż. Godny Masterchefa. Godny. Fiskars. Ostatnio znajoma do mnie, chce mi kupić pod choinkę. Ja mówię, a nowe noże. To szciw, to tam rok temu kupiłam noże. Kochana, dla kucharza noży nigdy dość. To prawda. Ale jestem właśnie ciekawy, w sumie nawet nigdy się nie zgłębiałem w to, czy fiskarsy są drogie. Tak bardzo je reklamują. Nie, no dobra, no nie są w Masterchefie, bo są. Nie, z fiskarsa. W sumie zastanawiałem się zawsze, nigdy nie sprawdzałem, jak nie wiem. Nie... słuchaj, mam rzeczy i no one trochę stoją. Ambition był w tym, nie w Masterchefie, tylko w Hell's Kitchen Ambition tak. Mieli. Ale ja to zawsze je mam, bo... O, pięknie zrobiłem. Tam nie umarłeś. Tak. Ale ja mam głównie tylko dlatego, że wiesz, że w marketach zbiera się punkty na rzeczy Ambition. A, widzisz. I one wtedy kosztują tak 30% ceny, no to stąd. Aha. Ale ogólnie, no, domyślam się, że Fiskars też nie jest do nie należy do najtańszych, o, tak chciałem powiedzieć. Nie wiem, no nie sprawdzałam. O, jest mamy zapis! Jej. I my w tym miejscu sobie... Znowu ty! No i tu powinniśmy zakończyć odcinek, ale Basia ma parciężko. Basia ma parciężko i my sobie zakończymy odcinek, jak utuczymy Basię. Co ona ci robi? A to tu umrzesz, nie to, co ona to mi... tak nie wiem. A skąd wiesz, że umrę? Bo jest celna. A jak głodna. Ona już jest goła i wesoła. Miałam powiedzieć, że zobaczyło Maćka, no ale w sumie Alicja przed nią stoi, to tak... Jezu, jakie ognie piekielne! Basia, możesz? Dziękuję. Nic nie widzę, co się dzieje, ale się dzieje. Ale łup. Serdusko. O, zrobiłam taki sos z tych serduszek drobionych. Czy możemy ją pokonać? Będzie łatwiej. Na rączki nie ma. Jest upośledzona. Jak ty ją w plecy bijesz, nie w serduszko, umrzesz tu zaraz. Czekaj, bo ja postaram się... Jak umrzesz, to skończymy tu odcinek. Co na polskim znaczy patchwork? Bo ostatnio ten usłyszałam na modnych i miałam sprawdzić. Ja, to jest taki... Mama tak mówi jakieś moja, to jest taki stworek jakiś taki rozwinięty. Mamy zapis, no. Więc w tym miejscu sobie zgrabnie zakończymy. No i będziemy lecieć z kolejnym odcinkiem już za tydzień. Także trzymajcie się, cześć, do następnego. Bardzo nam Madzia oczywiście. No. Jej, pa!